witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem amerykańskie piwo z browaru Cruz Blanca, Mexico Calling Lager Especial. 4,7% alkoholu i 355 ml, 12 fluid ounces. Proszę bardzo, taka pojemność amerykańska jest. W składzie jest woda, słód jęczmienny, chmiele, drożdże. Z tym, że na ich stronie są troszeczkę bardziej wylewni i napisali, że użyli chmielu mandarina, a słody to wiedeński i karafon. I to wiemy. Chicago, Illinois. Tak. Stąd jest ten browar. Przejdźmy do piwa. Bardzo jasne. Zamglone. Niewielka piana. Dosyć szybko padająca. No jak przeczytałem mandarina, on to mówię, będzie fajnie, ale nie ma takiego aromatu. Jest trochę słodowości. Niby piszą, że nie dodali żadnych dodatków tutaj, ale tak jakby trochę kukurydzą było czuć. No jest jakiś taki niesprecyzowany cytrusowy aromat. Ale nie dużo go jest. Dobrze, to przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Dosyć wysokie nasycenie, przyjemne ciało, ale zarazem bardzo odświeżające, czyste profilowo piwo. Z niedużą, ale jakąś tam goryczką, która jest, no, szczerze mówiąc, ziołowa. Chyba tak, no. Wiecie co? Jak na lager. Jest całkiem zdecydowanie łatwopijalne, takie no, czyste, łatwe w odbiorze, gaszące pragnienie, tak? Dobre piwo. I gdzieś w smaku tam są takie jakieś nuty cytrusowe, ale idące takie może gdzieś tam w mandarynkę, ale to jest bardzo niewyraźne. Ja mam jeszcze takie skojarzenie z nektarynką, a to już jest bardziej egzotyczny owoc. Ale ogólnie jest czysto, klarownie i ok. Jak na lager jest w porządku. Ja to piwo kupiłem w Homebargain. Nie pamiętam, ile kosztowało. Ale wydaje mi się, że jest smaczne, przyjemne, odświeżające. Warto spróbować. Jak ktoś lubi lagery, to myślę, że będzie zadowolony. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, też, że będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. I przekażcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć.